Pytanie, czy my w ogóle w czasie się zdążymy. Są zresztą konsultacje społeczne rozpoczęte, w każdej dzielnicy są projekty uchwał i każdy mieszkaniec może się zapoznać po to, żeby mógł złożyć też swoje uwagi. Jeśli będą jakieś, pan miał jakieś poprawki, to można zgłaszać też poprawki do tego druku, bo to jest po to, żeby rozpocząć dyskusję i wydać się stanowisko rady. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku druku nr 11? Jeszcze raz. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada wprowadzi go do porządku obrad nr 11. Jeszcze jeden projekt uchwały Komisji Praworządności Cywilnej, zadania powiedzianego przez pierwszy kraj. Powierzonego z Dzielnicy Szansy na 2014 rok w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków. Projekt Komisji Praworządności. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Z tego co widzę, to jest temat defibrylatora. To też od siebie komisja prawa. Ale jeszcze tych. I pan co robi? Tak, tak. Ale zmniejszy zadania zapisane. Tu akurat nie ma, tu akurat jest tylko na, z nazwy, a nie ma wielkiego. Ale to też jak będziemy omawiać. Są dwie uchwały. Tą jedną żeśmy wprowadzili, a drugą to jest... Nie, dwie uchwały, które zmieniają tu i tu. Dobrze, Radny Jacek. Mówisz o to poprawę. Nie mówię już o poprawce, która jest przeciw dokumentowi. Ja mówię tylko, że są dwie uchwały. Nie pokażmy. Głos albo sprzeciw. Jeszcze jest 12. Ale ktoś chciałby zabrać w tej sprawie przed wprowadzeniem do porządku obrad? Nie, dobrze, panie. Głosujemy, proszę państwa. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 12? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Zaprowadziła do porządku obrad druku nr 12. Projekt uchwały do druku nr 13. Projekt uchwały radnych. W sprawie zmiany rozkładu jazdy. Trzech kursów. Dotyczy to autobusu. Na 58. 158. Jest? 13. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad nr 13? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad nr 13. Czy mamy przesunąć? Czy grupa rady, komisja? Mamy jeszcze coś? Nie, za jakiś. Panie Wolku, pod pańską nieobecność mówiłem o tym, że nie możemy dzisiaj przegłosować protokołu z poprzedniej sesji. Powiem pan na piśmie złożyć do wotum separatum. Prosiłbym, żeby pan to przed następną sesją. Panie przewodniczący, albo coś jest, albo się już nie ma. Ja bardzo przepraszam, ale. No jak nie ma, to po Zaraz, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, nie ma sekretarza. Napisałbym, to była taka sytuacja, że pani sekretarka miała swoje sprawy i miała wolne. I nie chcieli nie poprawić. Odczekałem i powiedziałem, że spokojnie wróci i na następnej sesji wróci. Ktoś mi nie mógł zabrać głos, ja się z panią Bogiem omawiałam na tym, że może na środę na 19, bo to jest prawda, ale niestety nie byłam w pracy, powiem coś bardzo ważnego. No i biorę to na siebie. Jeżeli pani nie bierze. Nie, ale proszę państwa, nic się nie dzieje, przegłosujemy na następnej sesji i nie jesteśmy przygotowani. Proszę państwa, w związku z tym głosujemy
Znaczy nie głosujemy, bo mamy przyjęty praktycznie porządek obrad. Myślę, że na początku, tak jak obiecałem, oddamy głos naszym mieszkańcom. Jeszcze zmagamy się przez chwilę z sprawami technicznymi. Mam nadzieję, że się... Ja tylko... Tak, powiem w ramach... Pewnie Państwo nie... Kto będzie z Państwa występował w imieniu... Tutaj jest kilka jakby tematów, więc kilka osób zabierze. Kilka osób. Ja tylko woli wstępu powiem, że Państwo byłam, nie wiem czy to w tamtym, czy dwa lata temu, w tamtym roku, akcja Poziomka, dotyczyło to terenu, proszę Państwa, ulicy Krasickiego, tego terenu, no Krasickiego spiska oraz na Zasadniczo Krasickiego nie było, Krasickiego są budynki, ale... Długosza, Przedwiośnie, Raska. Krasickiego znamy, że tak powiem, bardziej, żeby to identyfikować. Tam miasto, dyskutowaliśmy, proszę Państwa, powiem szczerze, przypomnę Państwu, przy okazji miejscowego planu o tamtym rejonie. Państwo byli na sesji Rady Miasta, między innymi Pan Przewodniczący udzielił Państwu, z tego co pamiętam, głosu, tak? I w drodze kompromisu gmina nie sprzedała, ale przy okazji tworzenia nie wystawiła na sprzedaż, jest tam wydzielony obszar, który mieszkańcy będą mogli, znaczy on dalej jest własnością gminy, ale nie będzie zabudowany, sprzedany, czy będzie służył społeczności lokalnej w sposób, jaki rozumiem, tutaj między innymi Państwo chcą zaprezentować, co by widzieli na tamtym terenie najbardziej sensownego, nie wiem, służącego społeczności tam lokalnej i formule tamtego obszaru. Także to tylko w woli wstępu, żeby już nie odbierać Państwu czas. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Klebicki. Zabiorę głos. Jestem architektem. Również tutaj z całą grupą próbujemy z tym terenem coś zrobić. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Kurek. Jestem architektem zieleni. Chciałbym na tyle, ile mogę, pomóc właśnie w społeczności lokalnej zmienić to tą przestrzeń, to miejsce, również jestem mieszkańcem Podgórza. Tak, a my z kolei reprezentujemy przyszłe stowarzyszenie Obywatel Mama. Dziękujemy za udzielony nam głos i mieszkamy też z koleżanką bezpośrednio przy tym terenie, o którym będzie mowa. I też Korzalicy są mieszkańcami Podgórza. Cała grupa chyba jest mieszkańców Podgórza, prawda? Z różnych okręgów. Także zaczynając, widać dokładnie, gdzie ten teren się znajduje, który ktoś nie kojarzył, to jest blisko Wilgi, ulica Spiska, Przedwiośnie, Orawska, tamte tereny. I na początek może taki kontekst, jak do tej sprawy w ogóle doszło. Myślę, że dziewczyny chyba najlepiej to wyjaśnią, ponieważ od samego początku się tym zajmują. To tak jak Pan Przewodniczący powiedział pokrótce, cała akcja wydarzyła się rok temu we wrześniu, bezpośrednio przed przegłosowaniem planu zagospodarowania tego terenu. My optowaliśmy za tym, żeby cały ten teren dwuhektarowy zachować jako zielony z kilku ważnych względów, że jest to teren zalewowy, że jest to bezpośrednie sąsiedztwo korytarza ekologicznego i z tego względu też, że w planie zagospodarowania tego terenu budynki miały sięgać nawet 19 metrów wysokości, a jest tam zabudowa kamieniczna. Niestety plan został dla nas, niestety został plan przegłosowany. No i dostaliśmy w wyniku negocjacji 11 arów. Jest to niewiele, ale chcemy uczynić z tego taki przykład dla całego miasta, że społeczność lokalna może mieć wpływ na kształt swojego otoczenia i że można tam coś wartościowego zrobić, że może być społeczność lokalna kompetentna
I też doprowadziliśmy 1 grudnia poprzedniego roku do konsultacji społecznych. Tutaj jedna z pań, pani Smender, była obecna na tych konsultacjach. I jakby w wyniku tych konsultacji powstał raport. I na podstawie tego raportu chcemy właśnie przygotować projekt ogrodu. Tutaj właśnie koledzy powiedzą, jakie mają pomysły. Tutaj jest też, zostawimy raport z tych konsultacji społecznych dla Państwa do wglądu i tam wygrały pewne określone funkcje, jakie ten teren ma pełnić. To już przepraszam, czy Państwo może w elektronicznej wersji? Też, także służymy. Mam odpowiedź, tutaj wrzuciłyśmy na portal. Konsultacje były przeprowadzone razem z MIK-iem, taką metodą, którą jakby MIK firmuje swoim znakiem. Polegało to na tym, że mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, rozmawiali o tym terenie, a później odbyli takie planistyczne warsztaty, gdzie mogli pokazać na przykładach, o co tak naprawdę chodzi i o co chcieliby na tym terenie. Więc przede wszystkim te 7 podpunktów to jest to, co mieszkańcy chcieliby, wszyscy uczestnicy tych konsultacji, jak chcieliby spędzać czas na tym terenie. I to jest właśnie twórcze spędzanie czasu, szansa dla dzikiej przyrody, spotkanie towarzyskie, te 3 najważniejsze. Oprócz tego mikroogrodnictwo, permakultura, spędzanie czasu z dziećmi, spokój, relaks, użyteczność, wygoda i bezpieczeństwo. Na podstawie tych punktów, na podstawie tych wytycznych od mieszkańców, my spróbowaliśmy podzielić tą strefę niewielką, 11 arów, na takie mniejsze, tak aby można było wszystkie te 7 punktów w jakiś sposób zawrzeć w tym terenie i żeby on spełnił faktycznie rolę taką, jaką wybrali mieszkańcy. I tutaj mamy tą strefę do spędzania twórczego czasu. Dalej szansa dla dzikiej przyrody to jest ten fragment, w którym jest trochę więcej drzew, bo tu jeszcze chciałem nadmienić, że przy pomocy właśnie Wojtka zorganizowana została inwentaryzacja zieleni na tym terenie, więc mamy jakby dane, jakie drzewa tam rosną, w jakim są stanie, które się nadają do wycinki, które należałoby zachować. Także przygotowaliśmy już jeszcze we wrześniu taką wstępną analizę. Strefa wejściowa to jest tam, gdzie jest troszeczkę mniej zadrzewienia. Jest tam jeden budynek zaznaczony tutaj na środku, lekko po prawej, który jest w opłakanym raczej stanie, ale faktycznie istniejącym. Dookoła jest też ogrodzenie, które nie spełnia już swojej roli, natomiast zostały po nim słupki. Jest to obiekt dawnej transformatorni. Także on jest w tym momencie naprawdę w kiepskim stanie technicznym. Póki co stwarza zagrożenie, natomiast uważamy, że mógłby pełnić jakieś funkcje później rozwojowe i przyszłościowe na tym terenie. Być może jakiegoś nawet składziku czy czegoś w tym stylu. Przede wszystkim, ponieważ twórcze spędzenie czasu, próbujemy zaproponować na tym terenie scenę. Taką miejską scenę, która mogłaby animować różne wydarzenia kulturalne, czy to by były jakieś potańcówki, czy jakieś spektakle, czy po prostu spotkania. Obok zaraz jest Dom Kultury, więc jakby jest silny kontekst takiej sceny miejskiej. Myślę, że byłoby to jak najbardziej wskazane. Jak widać, takie miejsca na całym świecie powstają i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Oczywiście wymaga to pewnego animowania tego ruchu i kultury w tym miejscu. Natomiast my widzimy ten potencjał, ponieważ to twórcze spędzanie czasu jest najważniejszą rzeczą, co do której właściwie wszyscy uczestnicy konsultacji się zgadzali. Dalej jest taki pomysł, aby część na przykład tej sceny spróbować przekryć zadaszeniem membranowym, które można byłoby wieszać do drzew. Nie wymaga to pozwolenia na budowę, więc można to jakby dosyć niskim kosztem zrobić na zgłoszenie, a dzięki temu takie rzeczy mogłyby funkcjonować nawet w czasie deszczu, co pozwalałoby na przykład przeprowadzać tam jakieś festiwale czy tym podobne mniejsze zupełnie wydarzenia. To zadaszenie membranowe jest
jakby to, czy ona tam w ogóle może zaistnieć, to jest kwestia oczywiście pewnych finansów. Niemniej jednak taki pomysł istnieje. I trzecia rzecz, o której powie więcej Wojtek, to jest rzecz, która też się wiąże z finansami. Chcieliśmy jak najwięcej rzeczy zrobić tam po prostu niskim kosztem, a takie możliwości daje taka naturalna architektura wyklinowa. Mamy również specjalistkę od tego rodzaju budowli. Także chcielibyśmy również takie elementy tu wprowadzić. I też to pozwoli jakby tworzyć ten ogród wespół z mieszkańcami. Jakby zaplatanie takiej wikliny jest jakby w zasięgu możliwości wszystkich mieszkańców. Jest to tak. Konstrukcje wiklinowe, tutaj mamy przykład bardzo bajeczny i fantazyjny. Jest to pomysł, który zrodził się wówczas faktycznie podczas konsultacji społecznych. Większość mieszkańców wyraziła chęć, biorąc pod uwagę zarówno twórcze działanie, jak i możliwość wspólnego działania, spotkań i niejako oddanie charakteru dotychczasowego tego miejsca. Ten teren, o którym rozmawiamy, dotychczas był nieco dziki albo zapomniany. Stąd też ta wiklina ma niejako nawiązywać do tego pierwotnego charakteru tego miejsca. Ponadto bliskie położenie i sąsiedztwo z wilgą i spora zawartość wierzby w drzewostanie również wskazuje na uzasadnione zastosowanie takich konstrukcji. Są to konstrukcje, które można w bardzo prosty sposób wykonać, nie wymagają dużych kosztów. Właściwie największym kosztem czy nakładem jest praca, którą trzeba włożyć przy tego typu konstrukcjach. Tak jak wspomniał mój przedmówca, jesteśmy w porozumieniu z panią architekt Małgorzatą Warchu, która z żywej pracowni, która jest specjalistką właśnie w tego typu konstrukcjach, wyraziła wielkie zainteresowanie. Taka wiklina stwarza wielkie możliwości nie tylko względem, tak jak tutaj mieliśmy przykład altany, ale również można z tego tworzyć ogrodzenia, ławki, krzesła, dowolne meble i architekturę ogrodową, co przy okazji stwarza możliwość stworzenia bardzo ciekawego, oryginalnego miejsca, którego jeszcze w Krakowie po prostu nie ma. Próbujemy tak naprawdę zebrać różne podmioty, które mogą być zainteresowane takim ogrodem, takim miejscem. Więc nie chcemy tylko stworzyć tam czegoś, ale chcemy również działać na tą infrastrukturę miękką, czyli na osoby, które mogą tam z tego miejsca korzystać, które chcą korzystać, będą korzystały, a więc różne organizacje, domy kultury, stowarzyszenia. I dlatego przyszliśmy tutaj, żeby z Radą Dzielnicy pewne rzeczy uzgodnić, no i również prosić o pomoc we włączeniu się do tej akcji. Akcja jest jak najbardziej oddolna, obywatelska i tak jak mówiliśmy, ma też za zadanie kształtować pewne takie środowisko czy jakąś społeczność wokół tego miejsca. Stąd dobraliśmy specjalnie takie techniki, które będą pozwalały samym mieszkańcom brać udział w kształtowaniu tego miejsca, co też tworzy jakąś tożsamość. Także mamy nadzieję na współpracę również z dzielnicą. To, z czym się borykamy, to są oczywiście kwestie przede wszystkim finansowe. Dlatego, że no jak wiadomo, każdy z nas pracuje w swoim zawodzie, natomiast to, co tutaj robimy, jest zupełnie pro publico bono. I przede wszystkim, no myślę, że do jakby samej idei to chyba nie trzeba bardzo przekonywać, natomiast chcieliśmy tutaj porozmawiać troszeczkę o tym, jak można byłoby to finansowo rozegrać, tak aby to przedsięwzięcie po prostu mogło zaistnieć, już zaczynając od wiosny następnego roku. Jeszcze poprosił ktoś ze Stowarzyszenia Obywatel Mama Dziewczyny, zorientowały się, jak wygląda takie finansowanie w innych dzielnicach podobnych inicjatyw, dlatego że one miały miejsce. To był ogród w Kucie, prawda? W Czyżynach, tak. W Czyżynach. Czy Państwo słyszeliście ogród zieloną, który teraz jest bardzo mocno wspierany przez dzielnicę i źródeł finansowania było wiele, ale Rada Dzielnicy też zadecydowała o
będzie przeznaczał w przyszłym roku 200 tysięcy na wsparcie dla tego roku. Ja mogę tylko powiedzieć, że bezpośrednie stowarzyszenie nie mogą być finansowane z budżetu miasta, a dzielnica stanowi element budżetu miasta, bo mogą wstępować wyłącznie w konkurs. Natomiast jeśli to jest teren gminny, to zawsze, jeżeli będzie wola rady, to ta czy następna kadencja rady może to już robić. Natomiast my, my jesteśmy już, to tak mam informacji, jesteśmy po podziale środków. Te środki są z roku na rok mniejsze, a nawet jak są takie same, to są zjadane przez inflację. Natomiast myślę, że inicjatywa jest na tyle ciekawa, że należy się nad nią pochylić. Natomiast żebyśmy mogli cokolwiek tam próbować działać, no to musimy mieć jakiś plan działania i wejść w jakieś konkretne, nie wiem, jakieś konkretne, konkretny projekt, którego jeszcze de facto nie ma. Natomiast mi się wydaje, że nic innego jak rada dzielnicy, przecież nikomu nie zależy jak na dzielnicy i dzielnica jest tym elementem społeczności lokalnej, tworzeniu więzi społecznych i wzmacniania inicjatyw lokalnych, które powstają w poszczególnych obszarach. Pan Adam, proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj będziemy głosowali uchwałę w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia i modernizacji ogródków jordanowskich. I tutaj mamy w punkcie wpisanie modernizację i doprowadzenie, doposażenie ogródku jordanowskiego Parku Bednarskiego, gdzie wiemy, że będzie cała modernizacja Parku Jordanowskiego. I wystarczyłoby te środki przeznaczyć, ale pozwól mi Pani dokończyć, wystarczyłoby te środki przeznaczyć na tamten teren i już zaplanować po prostu działania z tych środków. Ale można działać, Pani Barciu. Proszę Panią, można wprowadzić każde działanie i to by było jedno z tych działań, które by wyszło naprzeciw społeczności. Proszę Pana, że Tarskiego na doposażenie czeka. To jest inicjatywa właśnie mieszkańców Odolna, a ta po prostu nie miałem ani jednego spotkania z mieszkańcami, którzy by chcieli tego doposażyć. Ja rozumiem, że Pan Adam chciałby przekazać od razu środki. Ale oczywiście, że. Myślę, że proszę Państwa, no są pewne ograniczenia, między innymi takie, że my zadania realizujemy przez ZIKIT. W związku z tym realizujemy na terenie zarządzanym przez ZIKIT, będącym w mieście, mającym projekt. To jest też teren miasta. Mającym projekt. Tak, ale proszę Państwa... No to na stworzenie projektu zajmuje. Ja tylko Pani Adam, chciałem tylko przypomnieć, że to jest zbyt wczesne rozmawianie w ogóle o środkach i żeby nie spali na panewce. No najlepiej odsuwać. No Panie Adamie, proszę powiedzieć, na co by chciał Pan przeznaczyć środki, jeżeli Pan tak... Na zaprojektowanie zagospodarowania terenu wskazanego przez tych mieszkańców. Super. No, ale Pani wyszła, koleżanka jest tutaj radą z tamtego kręgu, potem Pani wyszła. Ja mam takie pytanie, czy zapadły jakiekolwiek ustalenia na piśmie, że ten teren będzie przekazany, bo jak pamiętam, byłam na spotkaniu, nie było jeszcze nic. Czy jest jakieś porozumienie? Jest tego trzeba dać. Jest notes spotkania końcowego, które podejmowała Pani Wiceprezydent Elżbieta Koterba oraz przewodniczący Pan Grzegorz Stawowy, również Marta Rutkowicz z Wydziału Skarbu. Jeżeli chodzi o te numery działek, które przysłałyśmy tutaj do Rady Dzielnicy, to tam jest napisane, że te działki czy informacja jest dla Państwa? Chciałbym, żeby była informacja dla Pana. Otóż jest tak, że działki nie zostaną sprzedane, zostaną własnością miasta. Czyli będą miasta, czyli nasze wspólne. I chcemy porozumienia wpisane, że te działki pozostawia się do dyspozycji mieszkańców. Społecznie. Czy to już? Czy jest takie porozumienie? Tak, między osobami, które brały udział. Jeszcze nie mamy strony nawet beneficjenta, bo Państwo jeszcze mają stowarzyszenia. Ale to właśnie, to jest stowarzyszenie. Do moderowania. Stowarzyszenie jest tylko do moderowania, a nie do budowania takich obiektów. Ja uważam, że my dajemy środki do zaplanowania. Państwo, to ja się, już Pani Marszałek, powiem. Najpierw powinniśmy się
zapoznać z treścią tego porozumienia, od tego zacząć, że jeżeli się znajdzie w Radzie, osobne komisje się zapoznają i wtedy... O ile wiem, na WIP-ie było ogłoszone. Panie Adamie, czy pan jeszcze chciał dokończyć swoją wypowiedź, bo teraz ma głos akurat koleżanka Marzena. Po prostu jak będziemy wiedzieć, na czym się oprzeć, to wtedy po prostu nawet, bo tam się w tym roku nic nie działo. W tym roku nie działo się nic w jesieni, no po prostu jest to totalny chaos. Więc zawsze, jeżeli mamy przeznaczone środki na sprzątanie według wskazań dzielnicy pielęgnacji z zieleni, to możemy już zacząć, żeby na przyszły rok te środki skierować tam, żeby najpierw to wysprzątać. Tam przy granicy tego terenu stoi śmietnik mieszkańców. A tutaj trzeba się po prostu trzeba było pozbyć, bo nie wyobrażam sobie, żeby w granicy takiego pięknego miejsca po prostu stały śmieci, bo wiem, że to już stoi na tym obszarze, ten śmietnik stoi, na którym ma być właśnie ten zachód. No tak, ale jeśli się nie zaczynaczy środki na zabranie, to zabranie środki umorzeństwa. Ja przypominam, że w Radzie Dzielnicy udzielany jest głos. Miał pani, pan nie przeszkadzał. Zgodnie ze statutem to są 3 minuty. Staram się nie ograniczać i przerywać w połowie. Teraz ma koleżanka Marzena, zgłasza się pani Barbara, zgłasza się koleżanka Anna, zgłaszał się kolega Tomasz. To prosiłbym, żeby szanujmy się nawzajem. Wszystko bardzo chętnie bym widziała, żeby część środków już zacząć, chociażby w ramach uporządkowania, a po prostu czy nie można na przykład przesunąć części środków poprawką na pielęgnację terenu zielonego, bo nam to wtedy pozwoli wydać większe środki nawet przed istniejącym tym projektem. Bo uporządkowanie będzie naprawdę po prostu dużo wymagać środków tam, żeby zachować tą zieleń, która jest istotna, by sprzątać, usunąć wszystkie śmieci, wszystkie, co będzie tam narobić przez lata. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, ja absolutnie popieram państwa inicjatywę, ale propozycja pana Wromy jest zupełnie nierealna. Dlatego, że my jako dzielnica od paru lat walczyliśmy o uzyskanie zgody od konserwatora zabytków, ponieważ park Bednarskiego oczywiście jest parkiem zabytkowym, żeby wyraził zgodę na lokalizację i doposażenie tam symbolicznie, bo jest tylko piaskownica, nic więcej i dwie marne kusztawki, na urządzenie z prawdziwego zdarzenia ogródka Jordanowskiego. I właśnie w tej chwili mamy zaplanowane opracowanie projektu i doposażenie. I proszę państwa, trudno w tej chwili, kiedy myśmy po długich zabiegach uzyskali tą zgodę od konserwatora miejskiego i wojewódzkiego, żebyśmy rezygnowali z tego zadania kosztem, powiedzmy, na rzecz państwa. Oczywiście, że proponowałabym, jeżeli tak jak koleżanka Marzena mówi, żeby już przeznaczyć środki na uporządkowanie terenu, to można na przykład zrezygnować z godzin nadliczbowych dla policji, czy powiedzmy służby miejskiej. I to też jest sporo pieniędzy, 12 tysięcy, tak jak Komisja Praworządności proponuje. I można by przyznaczyć, bo jak chodzi o uporządkowanie zieleni w dzielnicy, dzisiaj właśnie będziemy obradować nad uchwałą i tam jest punkt dotyczący, że wedle wskazań dzielnicy, więc z tej pozycji uchwały można przeznaczyć pieniędzy, ale tak jak pan przewodniczący dzisiaj przed sesją nas poinformował, że jak chodzi o środki przeznaczone na zieleń, już są uszczuplone.